Nie pozwól, by transakcja spekulacyjna zmieniła się w długoterminową inwestycję. To jeden z wielu cytatów z książki Wspomnienia gracza giełdowego. Głównym bohaterem tej lektury był Jesse Livermore, jeden z najbardziej znanych spekulantów giełdowych. W tej serii, razem z Bartłomiejem Chomką, który pojawi się w części praktycznej, opowiemy Wam o różnych podejściach do rynku. Przechodząc do samej postaci Jesse'ego Livermore'a, warto powiedzieć, że jest to człowiek, który na rynku wielokrotnie zarabiał i tracił wielomilionowe fortuny. Jest zatem uznawany, jak wcześniej powiedziałam, za jednego z najbardziej znanych i najbardziej zarobkowych, zyskownych spekulantów. Swoją karierę na rynkach finansowych rozpoczął on na przełomie tej XIX-XX wieku i w 1907 i 1929 zarabiał na tak zwanej krótkiej sprzedaży, podczas gdy większość rynku po prostu traciła. Zacznijmy może od takiego wyjściowego punktu, czym jest spekulacja. Spekulacja to jest takie podejście do inwestycji, w którym chcemy zmaksymalizować swoje zyski, zwykle w krótkim terminie, podejmując zdecydowanie większe ryzyko. Zatem celem spekulanta jest osiąganie wysokich zysków, a ceną osiągania wysokich zysków jest podejmowane ryzyko. Generalnie rynki finansowe nie mogą, że tak powiem, obejść się bez spekulacji. Na rynkach finansowych dokonuje się taki transfer między inwestorami, którzy chcą się tego ryzyka pozbyć, i inwestorami, którzy chcą je do siebie zaabsorbować, czyli przyjąć. I właśnie inwestorzy, którzy chcą je na siebie przyjąć, to są zwykle spekulanci. Czym w ogóle się charakteryzuje inwestor taki tradycyjny od spekulanta? Inwestorowi tradycyjnemu zależy na tym, by zminimalizować ryzyko bankructwa i osiągać w długim terminie stabilne zyski. Spekulant jest pewną odwrotnością tradycyjnego inwestora. Zależy mu na tym, by podejmować większe ryzyko kosztem tych zdecydowanie większych krótkoterminowych zysków. Dlatego będzie się starał przewidzieć trend na rynku i wykorzystać go do zmaksymalizowania zwrotu ze swojej inwestycji. Może jeszcze powiemy sobie o tym, że inwestor tradycyjny skupia się bardziej na długim terminie. Spekulanci zwykle handlują w stylu takim krótkoterminowym. Często moglibyśmy im przypisywać tutaj łatkę day traderów, jeżeli chodzi o trading. Ale myślę, że więcej o tym i w jaki sposób handluje spekulant opowiem z Bartłomiejem Chomką w drugiej części praktycznej, gdzie pokażemy, jak my zawieramy transakcje takie czysto spekulacyjne. Więc zachęcam Was teraz do obejrzenia drugiej części filmu, w której dokładnie powiemy, w jaki sposób Bartłomiej widzi okazje spekulacyjne na rynku i w jaki sposób widzę je ja. Zapraszam. Witam Was z powrotem serdecznie, tym razem już w części, tak jak obiecałam, praktycznej. Teorię mamy za sobą, teraz razem z Bartłomiejem Chomką, który jest po drugiej stronie kamery. Przedstawimy po prostu nasze podejścia spekulacyjne, w jaki sposób my podchodzimy do rynku, w jaki sposób my tych transakcji spekulacyjnych szukamy i czy faktycznie są one teraz jeszcze gdzieś dostępne na rynku. Więc może Bartłomiej, Ciebie poproszę, żebyś zaczął, żebyś pokazał, w jaki sposób Ty to robisz, czego Ty szukasz na wykresach i na czym się skupiasz. Ja tutaj to podejście spekulacyjne bym oddzielił od czystego podejścia technicznego do podejścia fundamentalnego. W podejściu technicznym głównie się skupiam na najbardziej płynnych sesjach, czyli otwarcie sesji europejskiej, później otwarcie sesji nowojorskiej i zamknięcie sesji europejskiej. Więc to są dla mnie takie kluczowe godziny. W tych godzinach przede wszystkim szukam pierwszych takich fałszywych ruchów i mniej więcej, jeżeli załóżmy, miałbym opisać to, czego szukam na rynku walutowym, jeżeli mamy do czynienia z jakimś większym trendem wzrostowym, to bardzo często szukam takiego pierwszego fałszywego zejścia na otwarciu Londynu na dzienne minima. To samo tyczy się w trendzie odwrotnym, czyli w trendzie spadkowym. Przede wszystkim szukam tego, aż instytucje z Londynu wrzucą na rynek takie fałszywe zlecenia, by przetestować rynek na dziennych szczytach. Jeżeli tam pojawi się jakiś problem z kontynuacją tego ruchu wzrostowego, to przeważnie szukam krótkich pozycji. Natomiast w podejściu fundamentalnym tutaj bardziej się skupiam na
danych makroekonomicznych i tutaj szukamy jakiegoś sporego odchylenia w danych fundamentalnych. No i tak jak dzisiaj na przykład o godzinie 14:30 poznaliśmy sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych, która znacząco zaskoczyła na plus. Rynki się spodziewały wzrostu miesiąc do miesiąca w okolicy 1,3%, natomiast sprzedaż detaliczna tak naprawdę no, osiągnęła dużo lepszy rezultat na poziomie 5,3%. No i jeżeli sobie przeanalizujemy poszczególne aktywa, to ja sam osobiście na przykład krótkoterminowo na pewno bym nie walczył z trendem na euro-dolarze, jak i też na złocie, ponieważ no, te dane cały czas nastawiają rynki do tego, że w Stanach Zjednoczonych może dojść szybciej do podwyżek stóp procentowych niż wcześniej rynki to zakładały. Najlepiej to widać po rynku obligacji amerykańskich. Natomiast ja sam osobiście po takich danych lepszych z gospodarki amerykańskiej szukałbym długich pozycji na indeksach amerykańskich, więc w krótkim terminie obecnie na przykład na S&P 500 szukałbym pozycji długiej, pomimo tego, że w ostatnich kilkudziesięciu minutach obserwujemy ruch spadkowy. Więc no, z punktu widzenia indeksów amerykańskich wydaje mi się, że te dane znacząco nie powinny wpłynąć na to, że nagle miałaby się pojawić jakaś większa korekta. Też oczywiście dzisiaj warto zwrócić uwagę na minutki po godzinie 20, ale sam osobiście się spodziewam tego, że raczej retoryka dalej będzie bardzo gołębia i nie pojawi się żadne zaskoczenie. No i biorąc pod uwagę te dwa czynniki fundamentalne, czyli na lepszych danych indeksy tracą oraz gołębie stanowisko Fedu, to wydaje mi się, że właśnie te dane mogą przeważyć o tym, że na indeksach właśnie w najbliższych może godzinach już zaobserwujemy reakcję wzrostową. A może teraz ja powiem tak trochę ze swojej perspektywy, co do krótkiego terminu i spekulacji w krótkim terminie. Raczej tutaj za dużo nie powiem, bo szukam zdecydowanie głębszych ruchów. I tutaj jeżeli chodzi o samą spekulację, ja bardziej skupiam się na może nie danych, a samym wykresie technicznym, a bardziej fundamentach. I tutaj, jeżeli bym patrzyła przez pryzmat spekulacji, to będzie to spekulacja w naprawdę długim terminie. Ja przede wszystkim szukam dywergencji między tymi podstawowymi danymi makroekonomicznymi a indeksami. No, waluty są raczej, bym powiedziała, taką spekulacją krótkoterminową, typowy day trading, tak, co mnie raczej tutaj nie interesuje. Mnie interesują te większe przeceny, te solidne przeceny i duże ruchy, więc bardziej bym się nastawiała nawet na szukanie takich typowych wejść spekulacyjnych w terminie 4 lat. I tutaj teraz nie mówię o sprzedawaniu czy podkupowaniu rynku przez te 4 lata. Bardziej porównuję indeksy do samego PKB kraju. I tutaj szukam właśnie między tymi dwoma wskaźnikami pewnej dywergencji. Mówi się, że te cykle koniunkturalne trwają około 4 lat, czyli 4 lata mamy ożywienie, 4 lata recesji, 4 lata takiej stabilizacji i spowolnienia, tak? Więc mniej więcej mówi się teoretycznie, że te cykle trwają 4 lata, dlatego też na początku powiedziałam, że dla mnie takim wyznacznikiem są zwykle te 4-letnie duże ruchy. Jeżeli spojrzymy sobie, co za chwilę będzie widać, na taką dywergencję między PKB amerykańskim a indeksem amerykańskim, widać bardzo dobrze tą zależność, że między 2004 a 2008 indeks amerykański piął się do góry, podczas gdy PKB od 2004 do 2008 praktycznie spadało, więc powstała taka dywergencja, którą często możemy nawet zaobserwować na wskaźniku RSI czy na innych jakby oscylatorach, z których korzystamy czysto technicznie. I dla mnie takie wypompowanie tej dywergencji to jest okres, tak na dobrą sprawę, no, tak zwanej rewulsji, tak? Czyli mówiąc prościej i tłumacząc to pojęcie, to jest taki okres, w którym dochodzi do finansowej zadyszki. Ja takich okresów właśnie staram się szukać, żeby wypompować tą przecenę maksymalnie do końca, niż skupiać się na krótkoterminowych
ruchach, więc jeżeli chodzi o moje podejście spekulacyjne, to jest ono bardzo długoterminowe. No z racji tego, że te aktywa, które są wtedy nadmuchane, ulegają takiej silnie spekulacyjnej przecenie, gdyż zwykle ta inflacja na tych ryzykownych aktywach, bo mówimy tutaj o indeksach, czyli o takim na dobrą sprawę zbiorze akcji, jest nadmuchana głównie kapitałem spekulacyjnym, tak? Czyli osobami, które pod koniec praktycznie tego finansowego boomu jeszcze, że tak powiem, dokładają tego kapitału do rynku akcyjnego, do tych ryzykownych aktywów. No co oczywiście przy przecenie przyczynia się do pogłębiania spadków, kiedy oni z tego rynku wychodzą. Więc moje podejście spekulacyjne to jest głównie szukanie tych dywergencji między PKB a indeksami. Czy Bartek chciałbyś może coś jeszcze dodać, coś pokazać od siebie? Znaczy przy obecnych warunkach wydaje mi się, że przy tym podejściu spekulacyjnym też można dołożyć kolejne takie nietypowe wskaźniki pomiędzy, załóżmy, tempem szczepień w poszczególnych gospodarkach. Ponieważ na rynku walutowym na przykład w ostatnich tygodniach zauważyliśmy, że tempo szczepień w Wielkiej Brytanii jest dużo lepsze niż, załóżmy, w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. No i rynki, bazując na tych danych, zaczynają coraz bardziej wyceniać to, że jednak gospodarka Wielkiej Brytanii może szybciej powrócić do większego tempa ożywienia gospodarczego. No i chociażby te właśnie informacje mogą też pomóc w ustaleniu tego, które aktywa w średnim okresie mogą być korzystniejsze. Tutaj oczywiście funt umacnia się. Nie wiem, jak dokładnie wyglądają giełdy w Wielkiej Brytanii, ale podejrzewam, że tam też te wzrosty można zaobserwować. Dokładnie. To, co powiedziałeś o tej sytuacji covidowej, dokładnie takie same dywergencje, o których mówiłam wcześniej między PKB a indeksami, można też zaobserwować na zadłużeniu, które no wiemy, że teraz jest na wręcz astronomicznych poziomach. I tutaj za to można szukać korelacji między zadłużeniem publicznym a zadłużeniem sektora prywatnego, czyli zadłużeniem się gospodarstw domowych. Im wyższe jest to zadłużenie gospodarstw domowych, tym wzrasta ryzyko samej korekty. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli generalnie sektor gospodarstw domowych się kredytuje przy takich hościach, jaką mamy obecnie, to znaczy, że liczy na uzyskanie nadwyżki z takiej krótkoterminowej inwestycji, nadwyżki między potencjalnym zyskiem a zaciągniętym kredytem. Więc rynek dłużny jest w ogóle w moim odczuciu bardzo dobrym barometrem do śledzenia tego napompowania samych indeksów. I ten rynek zadłużenia można porównywać zarówno między na przykład PKB, można porównywać również z indeksami i myślę, że efekt będzie bardzo podobny. I jeżeli faktycznie te składniki makroekonomiczne w długim terminie, czyli te analizowane na przestrzeni tych co najmniej 4 lat, składają się w jedną całość i mniej więcej korelują ze sobą, bądź następuje jakaś dywergencja między właśnie tymi rynkami akcyjnymi, a między wskaźnikami makroekonomicznymi, to dla mnie jest to jednoznaczny sygnał do tego, że na giełdzie na pewno dojdzie do jakiejś głębszej korekty, bądź wystrzału w górę, tak? Bo tu mówimy o dwóch stronach medalu, zarówno recesji, jak i ożywienia. W takim razie, jeżeli nic już tutaj nie mamy do dodania, dziękujemy za obejrzenie tego filmu, no i zachęcamy do obejrzenia następnych, w których pomówimy sobie o podejściach fundamentalnych i technicznych. Dziękuję Bartłomiej, dziękuję Państwu za obejrzenie.